Czy będzie ładny dźwięk? Nie najgorzej, nie najgorzej. Witajcie moi drodzy, to kolejny odcinek mojego vloga degustacyjnego, który tym razem ma dla mnie wymiar naprawdę wyjątkowy, a wszystko dlatego, że po raz pierwszy nagrywam specjalnie dla Was jako świeżo upieczony tata. Moja żona Olga i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi. Powiększyła się nasza rodzina. 2 tygodnie temu w moim życiu pojawiła się przecudna córeczka Ania, która to wniosła jeszcze więcej radości i szczęścia do naszego życia i dzięki temu uśmiechnięty siedzę tutaj, nagrywam kolejny odcinek wbrew powszechnej opinii, że po narodzinach dziecka wszystko się zmienia, na nic nie ma czasu, jest absolutny koniec, kataklizm i w ogóle nic się nie da. Moi drodzy, ochłońmy trochę. Jeśli ktoś nie może, nie umie, mówi, że się nie da, to być może coś źle organizuje. Damy radę, wszystko będzie dobrze, może będzie trochę trudniej, ale za to motywacja, którą otrzymuje od losu mężczyzna, kiedy w jego życiu pojawia się dziecko, jest niesamowita. Zatem ja teraz organizuję jeszcze lepiej, zmotywowany jestem jeszcze bardziej i jestem tu z Wami. Na razie na kanale żadnej przerwy czuć nie było i czuć nie będzie. Nagrywamy, moi drodzy, dzisiaj spełniam prośbę wielu oglądających. Wybieramy się na Zieloną Wyspę do przepięknej Irlandii. Byliśmy już tam raz jeden. Byliśmy tam podczas odcinka, czy w trakcie odcinka, gdzie zwiedzałem Dublin. Tym razem spotkamy się z nową whisky irlandzką, która mam nadzieję zainteresuje Was, bo historia, która za nią stoi, która zwróciła moją uwagę, jest bardzo ciekawa i bardzo chcę ją Wam opowiedzieć. Zatem, moi drodzy, jeszcze tylko dodam, że oczywiście jakiś czas już zmieniałem lokalizację, tak żonglowałem raz w domu, raz w pracy, raz w domu, raz w pracy. Dzisiaj w pracy chciałem być może zrobić trochę więcej miejsca dla prywatności w domu, natomiast okazuje się, że przyjechałem do pracy i dzisiaj nad nami trwa wielki remont, więc jeśli nagle, ni stąd, ni zowąd, nie wiadomo jak, wjedzie tu jakiś dźwięk wiertary udarowej albo jakiegoś innego młota pneumatycznego, musicie wybaczyć, taki mamy klimat, ale to tylko pokazuje, że nagrywam wbrew przeciwnościom, że prezentuję postawę nieugiętą, postawę, którą my znamy jako postawę dzika, który kiedy wpada w błoto, pcha je ryjem tak długo, aż wyjdzie z drugiej strony. Swoją drogą ostatnio kolega powiedział mi: kawa, moi drodzy, jak daleko można wejść w las? Tylko do połowy, bo potem już wychodzisz. Zatem pozdrawiam twojego kolegę. Dobra, dobra, zostawmy to, tyle, moi drodzy. Jedziemy dalej. Przedmiotem dzisiejszego odcinka i przedmiotem dzisiejszej degustacji będzie whisky, która zwie się Roe & Co. Być może whisky to jeszcze nie znacie, a wszystko dlatego, że to nówka sztuka. Dopiero w marcu tego roku zaczęła działać destylarnia Roe & Co. Destylarnia ta działa w samym Dublinie, w mieście, które historycznie bardzo mocno wiąże się z produkcją alkoholi. Także jest to ciekawy koncept, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Whisky tej jeszcze nie znam. Pierwszy raz będę z nią obcował, zatem sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, przypadnie do gustu czy nie. Ale są pewne sprawy na backstage'u tej whisky, z którymi miałem już okazję, mogę tak powiedzieć, pewne sprawy, pewne osoby na backstage'u tej whisky, z którymi miałem okazję już obcować. Już teraz może powiem, że master blenderem tejże pozycji jest pani Caroline Martin. Dowiedziałem się o tym z przyjemnością i z uśmiechem, z komunikatu prasowego, który gdzieś tam wygooglowałem, ale Caroline Martin znam zarówno ja, jak i wy, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, że w zeszłym roku odcinek, który nakręciłem, wywiad z jednym z członków z master blenderów zespołu whisky Johnny Walker, była to właśnie pani Caroline Martin, która teraz odpowiada za Roe & Co w koncernie Diageo, który jest właścicielem tejże marki. Moi drodzy, jeśli ktoś śledzi świat whisky, to prawdopodobnie wie, że jakiś czas temu koncern Diageo, który jest największym producentem alkoholi na świecie, we władaniu 1/3 destylarni samej whisky szkockiej, nie mówiąc już o wszystkich innych markach, które koncern ten ma, koncern ten zdecydował się wyjść z kategorii whisky irlandzka, sprzedając destylarnię Bushmills, na pewno znaną Wam destylarnię, firmie, która pochodzi z Meksyku, firmie, która jest właścicielem jednej z najsławniejszych tequil na świecie, Casa Cuervo. Firma ta stała się właścicielem Bushmillsa, a Diageo zostało bez żadnej whisky irlandzkiej, postanowiło zatem wrócić do tej kategorii i to wrócić z przytupem, otwierając właśnie nową destylarnię, w którą to inwestycja wyniosła, a tam bagatela, 25 milionów euro, moi drodzy, także whisky dobrze opłacona i oczywiście dobrze, może tak nieładnie powiedziałem, dobrze opłacona, dobrze doinwestowana, czy dobrze osadzona biznesowo po raz kolejny, podobnie jak Copper Dog, o którym też ostatnio opowiadałem, jest to przedsięwzięcie rokujące skalę, rozmach
i zobaczymy, jak to się na rynku ułoży. Zatem, moi drodzy, zacznijmy sobie od historii, bo ta jest ciekawa, pozornie jest krótka, również pozornie jest bardzo długa. I za chwilę powiem Wam, jak to rozumieć, ale teraz przyszło mi do głowy, że być może lepiej byłoby zacząć od tego, żeby się leciutko podkalibrować. Moi drodzy, powiem zupełnie szczerze, w firmie, ponieważ Rowan Co. jest blendem, w firmie tutaj na miejscu miałem problem, żeby w naszym barku znaleźć jakiś dobry blendzik. Więc rozglądałem i w końcu wpadła mi ewidentnie po odcinku, bo upita tylko szyjka, co jest moim znakiem rozpoznawczym, że upijam szyjkę i kręcę następny odcinek, wpadła mi w ręce whisky Johnny Walker czarny. Jest to blend premium, to też jest blend premium wprawdzie nas. Oba pochodzą z Diageo, pomyślałem sobie tu Diageo, pasuje, dobra, piję. Zatem czarny Jaś umili mi tutaj przez dozownik, zaraz zobaczymy, jak to poleci. Często trzeba obrócić do góry nogami. Umili mi przez dozownik. Chciałem teraz przyjąć tak kieliszek. Tutaj czas podczas kalibracji, a za chwilę przejdziemy do Rowe & Co. Wracajmy zatem do historii. Moi drodzy, Rowe & Co jest marką, która istnieje od marca tego roku, czyli nie aż tak długo, przyznacie. Natomiast jest ona taką, powiedziałbym, duchową czy historyczną kontynuacją innej marki, destylarni, która znajdowała się w tymże samym miejscu lata temu. Jest to sprawa bardzo ciekawa i jest takich sytuacji wiele w świecie gorzelnictwa szkockiego na przykład. Kilka odcinków temu rozmawialiśmy o destylarni Glenturret, być może pamiętacie. Destylarnia ta legitymuje się bardzo odległą datą założenia, która jednak nie do końca jest udokumentowana, ponieważ odwołuje się do innej gorzelni, która działa pod tą samą nazwą w innej lokalizacji, czyli tak naprawdę nie jest tym samym miejscem. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Rowe & Co, z tym, że ta, powiedziałbym, nieco uczciwie nie próbuje wykorzystywać daty założenia jakiejś destylarni, której już nie ma i tak dalej, tylko po prostu stała się kontynuacją jej dziedzictwa, spuścizny, historii dublińskiego gorzelnictwa. Wzniosę teraz za to szybki toast whisky szkocką. Niech mój aparat węchowo-smakowy przyzwyczaja się do obecności alkoholu mocnego przed degustacją Rowe & Co. A ja opowiadam Wam dalej, bo być może to było dla Was ciekawe. Wyobraźcie sobie zatem, moi drodzy, że w wieku XIX w Dublinie funkcjonowała destylarnia, która nazywała się Thomas Street Distillery. Jako imiennik nazwy tej destylarni dość łatwo mi ją zapamiętać, także przyszła mi jej historia bez problemu, moi drodzy. Thomas Street Distillery w swoim prime time produkowała dwukrotnie więcej whisky niż zlokalizowana nieopodal na ulicy Bow Street destylarnia Jameson, która znana jest w większości fanów whisky irlandzkiej. Zatem, moi drodzy, jak widzicie, Thomas Street Distillery była olbrzymim przedsięwzięciem, które niestety w 1926 roku w wyniku zbiegnięcia się czy spotkania się dwóch nieprzychylnych okoliczności gospodarczych, a mianowicie wyłączenie rynku amerykańskiego przez prohibicję oraz kryzys gospodarczy, upadła, zostawiając po sobie wielki przybytek i niestety olbrzymie bankructwo. Zatem, moi drodzy, destylarnia ta zlokalizowana naprzeciw browaru Guinness była dla Diageo inspiracją do tego, aby otworzyć destylarnię Rowe & Co. Rowe to właśnie nazwisko Henry'ego Rowe, czyli tutaj najważniejszego w drugim pokoleniu właściciela destylarni Thomas Street Distillery. No i tak, historia ma pewną kontynuację, chociaż co ważne i w mojej ocenie dość uczciwe i transparentne. Nikt nie próbuje tutaj przypalić Jana z datą założenia destylarni, ani nikt nie próbuje udawać, że jest to kontynuacja tej destylarni w sposób technologiczny, bo oczywiście nie jest. Destylarnia Rowe & Co. to zupełnie nowa destylarnia, która podobno, takie plotki słyszałem, jest absolutną perełką technologiczną, więc nie ukrywam, że trochę mnie paluszki swędzą, żeby tam pojechać ją obejrzeć, bo ja perełki technologiczne w gorzelnictwie to lubię. Ale, moi drodzy, z Thomas Street Distillery, czyli z takim prekursorem Rowe & Co. Whisky, wiąże się jeszcze jedna bardzo interesująca historia, moi drodzy. Destylarnia ta w tej chwili znajduje się w Irlandii, czyli w zupełnie osobnym państwie. Nie jest to UK, ale w pewnym czasie, w XIX wieku, kiedy istniało jeszcze Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii, a nie tylko Irlandii Północnej, w destylarnię Thomas Street Distillery odwiedził ktoś bardzo ważny. Nie był to książę, nie był to król, nie była to królowa.
Był to, moi drodzy, Alfred Barnard. Być może znacie tego gentlemana, być może nie. To ten gość, a gość ten był autorem tej oto książki. A książka ta nazywa się The Whiskey Distilleries of the United Kingdom. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Chyba dobrze, może trochę za mało brytyjsko zabrzmiałem. Ale moi drodzy, książka ta dla miłośników whisky jest taką biblią. Ja nie wiem, często mnie pytacie, czy polecę jakąś książkę dla miłośników whisky. Czy tę książkę mogę polecić dla miłośników whisky? Chyba nie. Raczej poleciłbym tę książkę dla freaków whisky, dla nerdów, dla geeków, dla ludzi, którzy są absolutnie opętani whisky, bo jakby nie było, jest to pozycja, która po raz pierwszy opublikowana została, jeśli dobrze pamiętam, w 1887. Już sprawdzam i tak właśnie było w 1887, zatem dość dawno. Wiele informacji jest tutaj już nie tylko nieaktualnych, co bardzo nieaktualnych. Wiele, jeśli nie większość gorzelni opisanych tutaj już dawno nie istnieje. Natomiast jeśli ktoś już te podstawowe informacje poznał, to takie właśnie przedruki, na przykład reklam, wyposażenia gorzelni, to naprawdę odlot. No i moi drodzy, co ciekawe, ponieważ w tym czasie Irlandia należała do Zjednoczonego Królestwa, destylarnia Thomas Street Distillery jest opisana w tejże książce, moi drodzy. Jeśli dobrze pamiętam, bo zajrzałem tu przed chwilą, to była strona 365. Już to sprawdzam. I cóż, i jesteśmy, moi drodzy. Thomas Street Distillery Dublin. Alfred Barnard pisał o niej, pomimo że jest to whisky irlandzka. Wtedy była whisky z Wielkiej Brytanii. Zatem jak widzicie, całkiem ciekawa historia. Oto co Alfred Barnard pisał o destylarni Thomas Street Distillery. The whisky is Dublin pot still of the finest quality. The whisky is shipped to all parts of the world, the foreign exports being more particularly to Canada, the United States and Australia, and is well known and appreciated everywhere. Zatem jak widzicie, moi drodzy, Thomas Street Distillery to wielki kawał historii, która wiąże się z uznaniem na arenie międzynarodowej, globalnej wręcz. No i dzisiaj przechodzimy do kontynuacji tej historii. Bądźmy bardzo szczerzy, nie byłem na miejscu, więc nie będę opowiadał tutaj jakiejś opowieści dziwnej treści, bo niektóre rzeczy można powiedzieć tylko, kiedy naprawdę gdzieś jesteś, co zresztą wiecie dobrze, bo nadchodzi, moi drodzy, ja wiem, że zapowiadam, on nadchodzi, ale powiem tak. On, zaraz powiem, kto to jest on. On jest tak dobry, że postanowiłem go trochę odłożyć w czasie. Skupiamy się na montażu. Pan Dominik, który tu siedzi, ma kupę roboty, bo powstaje 12 odcinków, sezon szkocki, w których to będziemy odwiedzać destylarnie, odwiedzać słodownie, odwiedzać restauracje, odwiedzać tkalnie i opowiadać sobie. Właśnie wczoraj oglądałem odcinek o tym, jak złapaliśmy gumę w Highlands. Całkiem miłe wspomnienia, choć wtedy, kiedy leżałem pod Citroenem i zastanawiałem się, jak wyjąć koło zapasowe z Citroena, nie było mi tak do śmiechu wcale. Ale ten sezon szkocki będzie cudowny i mam nadzieję, że się Wam spodoba i choćby dla niego warto subskrybować ten kanał po to, aby obejrzeć odcinki ze Szkocji. Zatem, moi drodzy, kiedy jesteś gdzieś na miejscu, wiesz więcej, natomiast tutaj no byłem w pobliżu, bo byłem w Guinnessie, przecież widzieliście to w jednym z odcinków. Tutaj jest tak, że obecnie Rowan Co. znajduje się właśnie na terenie browaru Guinness i po starej destylarni została już tylko niestety wieżyczka po, to się nazywa St. Patrick's Tower, wieżyczka po wiatraku wieżyczkowym oraz została także grusza. I co ciekawe, ta grusza, która pamięta czasy działania destylarni Thomas Street Distillery, cały czas kwitnie. I ta grusza przełożyła się, moi drodzy, na tę butelkę, bo w logo Whisky Rowan Co. jest właśnie grusza. Mało tego, cała butelka przypominać ma kształtem gruszkę, co całkiem ładnie zapada w pamięć i też pasuje do koloru whisky, więc dobrze to wygląda. Bardzo podoba mi się ta koncepcja brandingu prostego, przemawiającego, brandingu, który z łatwością komunikuje do konsumenta. Tak jak wspomniałem, master blenderem tej marki jest Caroline Martin, pani, którą miałem okazję poznać, długo porozmawiać, także dla mnie taka trochę minimalnie osobista, miła rzecz, no bo mogę gdzieś tam się tutaj do niej odnieść. I Caroline Martin tutaj whisky te stworzyła w kulturze barowej, nawiązując współpracę z 5 topowymi irlandzkimi barmanami, z którymi to przygotowała aż 100 wersji kupażu, było 100 blendów, z których wybrano ten najlepszy. No i Rowan Co. celuje w taki segment luksusowych koktajli. Jest to luksusowy blend, który powstaje z, czy blend premium, czy blend ultra premium, chociaż nie ma deklaracji wieku. I powstaje on w wyniku kupażu
w wyniku kupażu zbożowej whisky kukurydzianej, nie każdy wie o tym, że w Irlandii wszystkie te whisky zbożowe są kukurydziane, oraz oczywiście whisky słodowej, whisky, która powstaje wyłącznie ze słodu jęczmiennego. No i co? I whisky ta ma nietypową zawartość alkoholu, bo aż 45%, czyli całkiem sporo jak na blend. Jest whisky niefiltrowaną, co też jest rzadkością w tym segmencie i podobno leżakuje w znacznej większości w beczkach po bourbonie first fill, także po beczkach z pierwszego wypełnienia. Zatem spodziewam się tutaj słodkich, waniliowych, czekoladowych, takich lotnych nut aromatyczno-smakowych. Zobaczymy, jak to będzie. No i co, moi drodzy? Oto gruszka Roe & Co. Butelka z kapturkiem tutaj. Zaraz go rozmontuję. Może najpierw zdejmę banderolę. Nie znoszę banderol, wiecie o tym. Niszczą tę przyjemność konsumencką. Są już dawno niepotrzebne. No ale dobra. Zdejmuję kapturek. Zobaczymy, jak to będzie zaraz. Dobra. To wszystko, co złe, mamy już za sobą. Moi drodzy, uwaga. Wyciągam korek. Trochę go poluzuję najpierw. No, trochę mi wyszedł za mocno. Czy będzie ładny dźwięk? Nie najgorzej. Dobra. Butelka ta z tym takim szerokim gwintem. Zerwę ten kapturek do końca, bo nie mogę na niego patrzeć. Ok. Teraz. Butelka z tym szerokim gwintem, taka trochę powiedziałbym apteczna lekko jest ta szyjka. Kojarzy mi się właśnie z takimi oldschoolowymi czasami. Dobrze leży w dłoni ta gruszka. Zobaczmy, jak smakuje i co wnosi do gry. Blendzik Premium od Caroline Martin. Nowa marka whisky irlandzkiej. Butelka w kształcie gruszki. Historyczne nawiązanie do Thomas Street Distillery. Całkiem nieźle to wygląda. No, bardzo przyjemny aromat. Powiem szczerze, że pierwsza w nos uderzyła gruszka, ale to pewnie z tej gruszkowej właśnie tutaj koncepcji na butelkę. Jest owocowo, jest słodko, jest karmelowo, jest waniliowo, jest lekko, całkiem przyjemnie w nosie. Niezbyt złożenie, oczywiście, jak to w blendach bywa, ale ciężko byłoby mi powiedzieć, że jest to aromat, który w jakikolwiek sposób jest nieprzyjemny, jest bardzo przyjemny. Ciekaw jestem, jak to będzie na języku, moi drodzy. No więc tak, po kalibracji chociaż bank pisze, że więcej kasy przyszło. Moi drodzy, po kalibracji moja jama ustna i śluzówka są gotowe na alkohol, więc faktycznie to 45 V w żadnym wypadku nie stało mi tutaj w drodze. Natomiast mam naprawdę dużą przyjemność z deserowości tej whisky. Jest bardzo pijalna. Jest słodka, jest deserowa, jest owocowa. Te owoce są takie słodkie, cukrowe, trochę waniliowe, trochę takie cukiernicze. Bardzo przyjemna w odbiorze whisky, prosta do wypicia, z czekoladowym finiszem. Nie ma złożoności, nie ma żadnej kompleksowości, nie ma wielkiej zmienności. Nie ma tutaj jakichś, nie wiadomo jakich, fajerwerków i ananasków, ale kto by się miał ich spodziewać, jeśli jest to oczywiście blendzik, który został stworzony do wyjątkowych koktajli. Natomiast sam odbiór tej whisky jest dla mnie bardzo przyjemny. Właśnie tego oczekuję od whisky irlandzkiej, aby była pijalna, aby była przyjemna, aby była łagodna po trzykrotnej destylacji, aby była prosta w odbiorze i sprawiała przyjemność. I Roe & Co właśnie to robi. Wychodzi jeszcze więcej owoców, trochę więcej takich zielonych owoców teraz. Zupełnie w porządku. Zatem, moi drodzy, blendzik nas z segmentu premium, przyjemny w obejściu. Ciekaw jestem, jak Wam się spodoba. Coraz częściej dostaję od Was informacje o tym, że po degustacjach również podejmujecie decyzje zakupowe pod wpływem moich opinii, co oczywiście jest dla mnie wielką przyjemnością, więc jeśli ktoś z Was będzie miał okazję do tego, aby z Roe & Co obcować, będzie mi bardzo przyjemnie, jeśli podzielicie się swoimi spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że ta degustacja będzie dla Was przyjemna i sprawi Wam radochę. Moi drodzy,
Dzięki. Dzięki za to, że byliście ze mną po raz kolejny, bo to dla mnie odcinek ważny. Odcinek w takim życiowym, nowym rozdaniu. I mam nadzieję, że był on dla Was przyjemny, tak samo jak dla mnie. Ja cieszę się bardzo, że mieliśmy okazję spotkać się po raz kolejny, bo każde spotkanie z Wami to dla mnie wielka radość i wielka przyjemność, szczególnie dlatego, że w komentarzach jest jasne, że odcinki te nie trafiają w próżnię. Otrzymuję od Was ten brzydko nazywany po angielsku feedback, czyli po polskiemu chyba najlepiej było nazwać sprzężenie zwrotne z audytorium. Albo po prostu komentarze, w których znaczna większość, lwia część, miażdżąca wręcz większość jest mi przychylna, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Pojawiają się także komentarze krytyczne, które są tylko iskrą do dalszej dyskusji, co oczywiście jest zjawiskiem pozytywnym. Moi drodzy, dzięki za to, dziękuję wszystkim. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał pod wideo, wciskając przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek po to, aby nie zapomnieć o tym, że pojawiają się regularne kolejne odcinki, nie tylko o degustacjach, choć też są najczęstsze, ale także odcinki poświęcone klasycznej męskiej elegancji, a także innym sprawom związanym z życiem współczesnego mężczyzny. Moi drodzy, dodam na sam koniec, że w moim życiu pojawił się nowy gest. Ostatnio, kiedy do odcinków o ubraniach nagrywam offy, czyli to jest wtedy, kiedy mówię, ale mnie nie widać i widać przebitki, zauważyłem, że cały czas mówię tak albo tak i to mi pomaga nagrać off, taki bardziej emocjonalny. Ktoś mi kiedyś powiedział, że kiedy umiesz używać tego gestu we Włoszech, to już tak jakbyś mówił po włosku, mi też one pomagają w ekspresji, więc jeszcze trochę i będę je wymachiwał rękoma przez to właśnie, że nagrywam więcej tych offów. Uczę się coraz więcej o sobie, o intonacji, o tym, jak używać głosu, aby ten komunikował jeszcze lepiej, był dla Was jeszcze przyjemniejszy, choć nie jest zbyt radiowy, nie dysponuje takim dudniącym głosem, który jest miły i pościelowy, ale mam nadzieję, że przynajmniej mówię interesujące rzeczy. Dobra, już nie przeciągam. Dzięki, że jesteście. Subskrybujcie, znajdźcie mnie na fejsie, na Instagramie. Koniecznie dołączcie do grupy Klika Dzika, gdzie działa aktywnie cała moja społeczność dzików i sarenek. A ja żegnam się pięknie, kłaniam się nisko. Klasyczny millerowy hashtag WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia.